Cześć, siemanko, witajcie, witam was, właśnie nie wiem czym, czy w dalszej części vloga, czy w kolejnym nowym vlogu i pójdzie to razem z pryskaniem jęczmienia. W każdym razie mamy dzisiaj 19 października i wozimy sobie, słuchajcie, obornik pod słonecznik na przyszły rok. I tutaj takie małe wyjaśnienie, słuchajcie, problem jest tego rodzaju, że gdzieś tam jak nagrywałem koszenie kukurydzy na kiszonkę, coś stało się z kamerą i te ujęcia będą gdzieś tam słabe, może pod muzykę trochę pójdą i tak dalej. A to zostajemy po słonecznik. Bo zacząłem się nagrywać. Jedziesz? A ja to zaczynam sobie, po prostu kilka ujęć nagrał. Jak widzicie, mam gości na polu, robimy drugą pryzmę. Pomimo tej suszy. Tu w końcu powiecie, że wam w kółku mówię o tej suszy, no ale trzeba mówić, nie? Jak jest efekt, że gdzie pole niższe, jednak możemy coś skosić. Słuchajcie, sytuacja jest tego rodzaju, że chłopaki koszą już u mnie 2 tygodnie. Jak wiecie, Gabriel się nie stacjonuje. Rekordy, tłumaczyłem Zuzi, jakie zostały pobite. Z 4 hektarów idzie całe 2 wózki. Takie. Drugie pole u klienta 3,80, 2 wózki. Mam klienta, który jedno pole nie kosił ścieżkami, ociął rotacyjną. Po prostu nie opłacało się, tak? Ale jak widzicie, to jest odmiana, która ma potencjał cały czas, nie? Samuel zajeżdża z drugiej strony. Teraz zostaniemy zakurzeni. O, wyciąg Zuza rękę. O. Czyli na te 52 litry wody z całej wegetacji pole niskawole jest potencjał. Wiadomo, że nie są kolby tak duże akurat w tym miejscu, jak nieraz ta odmiana potrafi dać. Do końca, że no samo sobie czekać, to można powiedzieć, że do końca, nie? Zobacz. Zuzia też tam zrobiła. Może powiecie, że się chwalę. Tomek widział, że na naszych okolicach takie kukurydzy to nie ma. Najlepiej, gdyby się wam Gabryś wypowiedział, bo kosi, no to nie wiem. Na niskich terenach gdzieś tam zdarzało mu się coś podobnego, 2 pola, 3 kosić, nie? Z tego, co kiedyś słyszałem i wam pewnie będę powtarzał, jedna, jeżeli dobrze się nie mylę, jedna roślina kukurydzy potrzebuje 48 litrów wody na całą wegetację. Rosa, wszystko, mam na myśli wszystko, nie? Tak, tam chyba było na wyprodukowanie kilograma suchej masy, wiesz, czy to? Że potrzebuje stosunkowo niedużo produktu zboża, ale że tych kilogramów suchej masy jest bardzo dużo produktu zboża, to do tej wody też jest potrzeba, nie? Ale to bardziej chodziło chyba do kilograma wyprodukowanej suchej masy. Tak coś mi się wydaje. Mój kolega Paweł Barański, pozdrawiam Pawełka, pomimo, że studał krowy zlikwidował, zciął pryzmę i ta kukurydza, która w zeszłym roku mu została, przedał na biogazownię i mi to lepiej wychodzi, przedał na biogazownię. Okay. Zresztą Piotrek Gajda kosi teraz gdzieś tam w Libiążu, nie wiem jak miejsce się nazywa, jakaś podobna, też na L. Koło Oporowa gdzieś, koło Żychlina dokładnie. Okay. I tam kosią na biogaz, także tam chodzi chyba maszyna 12 i 10 zwozów tych takich największych. Dobra. I później to się wszystko, jak orzesz, załóżmy, ciągnie za pługiem albo za orzesz to i te resztki kolb. I ta menda przychodzi sobie później zimą, wiosną jeszcze i kopie, szuka tych starych kolb. Ta kolba spadnie na koniec maszyny cała. To może zasiać kukurydzę po kukurydzy i ten dzik nie szuka ci de facto tej świeżej kukurydzy, tylko tej starej kolby, która tam sobie przegniła, wiesz, ten i... Słuchajcie, jesteśmy w kabinie z Gabrysiem. Sypiemy kolejny wózek. Gabryś chwali, że w tym roku taki jeszcze nie kosił. Co jest ładna, jak na to moją suszę. Dziki tylko zryły w jednym miejscu, o nie, w drugim, tu jeszcze, tu jest kawałek. Jest parę miejsc. Jest parę miejsc, tak. Coś tam narobiły. Także... Może uda mi się TikToka nagrać, jeszcze zobaczymy. Jak będzie czas, bo tak biegam po tym polu, a Tomek ujeżdża. Pryzmę. No jest ładna, bo jest równa, o, tak ci powiem. No. Na pewno się... Bo żądka była jeszcze, kurwa, taką byśmy chcieli, ale... Ale to na niskim mocno, wiesz, nie? Tam na paru miejscach, no ale tu sporo miał tej ładnej, nie? Tylko właśnie to pożycie podobno, tak, bo kukurydza była taka pierdolona. Zielona? A ty jak masz dobrą jakąś odmianę?
Wiesz co, w tym roku zasiałem tego na piachu, tam na Jastrzębie mam. I tam, ale tam więcej powodowych deszczu. Jest ten Star Lord. I zarobi się urosła. A jaki plon będzie, to ci powiem. Jak wymłuczę, nie? Chciałem coś posiać, co nie tęper, muszę przesiać. Ciągle to złożę i złożę i chciałem kukurydzą przesiać. Może to tego... nas jest szósta klasa, nie? Może tego Star Lorda właśnie, nie? Jak mówię, możemy coś... Nawożenie potasu trochę, wiesz, dać. Więcej. Co do koszenia kukurydzy na ziarno, kosiliśmy wieczorem. Kosimy Star Lorda. Z Radkiem, przywitaj się, Radek. Cześć, witam. Słuchajcie, no ciemność się robi, ale tak o tej porze kosimy, a tak o tej porze nagrywamy. Nie wiem, jak na razie ocenić plon, na koniec wam gdzieś dogram i powiem. Star Lord jest 240, także zobaczcie, wszystko suche. Moim zdaniem wilgotność nie powinna nam przekroczyć. Jak myślisz, 26, 7? Myślę, że więcej nie powinna. Nie powinna więcej mieć, czyli to jest fajnie. Na ten moment nie mamy tutaj, słuchajcie, dużo jakichś tutaj spraw związanych z dzikami, dzięki Bogu, bo spoko, gospoda, lasy dookoła i tak naprawdę to mamy tutaj kukurydzę po kukurydzy na ziarno, więc możemy się spodziewać wszystkiego. Znaczy, to naprawdę tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Wszystko jest możliwe. A, to wyjaśniam, dlaczego dziadek przejechał, bo ma terenówkę, zjechał sobie na pobocze i minął ciężarówkę. A tu mamy naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę początek sezonu kukurydzianego. No, to jest początek i to nie ma co. No wiadomo, tego opro wieczorem sprawuje się, jak się sprawuje. Ale mogę wam powiedzieć, jak sypała kukurydza na ziarno. Więc było to w zależności od pola między 6 a 7 ton. O cenie mówić nie będę, żeby właśnie was nie wkurzać i ciebie nie wkurzać. Cena jest wam znana. Ja przynajmniej wtedy sprzedawałem jeszcze 450, ale wiem, że ta cena leci w dół. Więc nie ma co o tym w ogóle mówić, żeby się denerwować. Tak jak widzicie, tutaj u sąsiada kukurydza stoi. Chyba widać, jak ona wygląda za kolana tutaj. Więc już gorzej jest. Te wilgotności chociaż cieszą. Ale cena już nie bardzo. Więc zobaczymy, co uda nam się wybrać z tych poprzednich filmów. Może z drona w Mikołaja, co z siewów. A siewy, jak wyglądały? Cześć, cześć, siemaneczko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu 16 września roku pańskiego 2023. Nie moim zestawem, ale na moim polu na świeżej dzierżawie sieje brat Michał. Bardzo zadbany case z zestawem agromaszu zakupionym w zeszłym roku z SSN-em, bodajże SN się chyba nazywa. Słuchajcie, nazwałem sobie to pole. Mam nadzieję, że będzie dobrze to słychać, może będę głośniej mówił. Projekt plaża. A z takiej oto racji, bo jest to nowa dzierżawa, to jest chyba około 8 hektarów jest całej dzierżawy, gdzie tam wchodzą dwie łączki w skład. I resztę słabej ziemi. Słuchajcie, na jednej ziemi, z racji, że wiedziałem, że jest słaba tamta, bo jest od drogi mojej, planuję zasiać słonecznik. Naprawdę ziemie, jak widzicie, są tutaj bardzo, bardzo słabe. Na drugim z pól, gdzie jestem po sąsiedzku miedzą, jak widzicie, gdzie jest nisko, kukurydza też tu potrafi na piasku rosnąć. Obok u sąsiada. Kurde, wiatr niestety przeszkadza. Dostałem tą dzierżawę dość późno, słuchajcie. Poprzedni dzierżawca, znaczy zabrany został poprzedniego dzierżawcy. Późno zszedł z pola, bardzo wysokie rżysko zostawił. Chwast zdążył urosnąć. Ja jeszcze wywiozłem tutaj obornik. No i zacząłem to orać, nagrałem TikToka. Słońce, plaża, twoje ciało mnie zniewala, i morza są i taką świet. Zobaczyłem, ile... No musiałem to z racji tej głębi trochę zaorać, tak? Żeby przykryć to wszystko, te resztki. No i wyrzucało się bardzo masa żółtego piasku. Dlatego nazwałem to na TikToku filmik
projekt plaża i wymyśliłem sobie taki projekt, że bardziej chyba dla zabawy, chociaż ktoś powie, że jestem czubek, w tych ciężkich czasach sobie robię takie zabawy. Nawiozłem obornika, a już w tonach mniej więcej, nie będę tutaj przetaczał ile, w każdym razie 30-40 ton na hektar na pewno. Na ten piasek. Wystraszyłem się tej plaży, tego piasku tam u góry, jak jest taka górka, jak teraz Michał jest traktorem, słuchajcie. Zwalam troszkę może, żeby ten wiatr, bo niestety tak nam tutaj może słabo słychać. Tam idzie rurociąg Przyjaźń do Płocka. O właśnie teraz, gdzie Michał jest. I nawet to sam właściciel powiedział, o tutaj to ci słabo urośnie. Jakieś tu zboże miały, wystraszyłem się. A planowałem tu zacząć, słuchajcie, jedźmy o zimie, bo u mnie na piaskach, na tych moich, ale zadbanych piaskach, ten jedźmy naprawdę jest to tełto. Pokazał fajnego kła 2 lata temu, gdzie tej wody nie brakowało. Więc mam nadzieję, że moja zabawa skończy się szczęśliwie. Jeżeli, słuchajcie, nie będzie brakowało, nie będzie brakowało wody, to uważam, że tej jedźmi tu jakiś będzie, jakiś, nawet może być niezły. Rozsiałem nawóz. Co do nawozów, są mało bardzo dostępne, słuchajcie, polifoski, szóstki. No niestety nie udało mi się nigdzie kupić, kupiłem Verwactor. Jest tam potas 30%, siarka 22%, magnez, sód, coś tam, jeszcze już nie pamiętam. Rano dzisiaj rozsiliśmy sobie ten nawóz dodatkowo. Kurde, boję się tego wiatru. I słuchajcie, podjąłem decyzję, robię challenge sam z sobą na tej plaży. Oczywiście jedźmy siejemy też w różnych lokalizacjach, bo będę go miał w 4 kawałkach. Na ziemi całkiem dobrej, gdzie była piękna pszenica. Do właśnie takiego wyzwania zobaczymy, jaki będzie kolejny rok. Co nam pokaże i co wtedy na tej działce zyskamy. Słuchajcie, i podzielę te pole na pół i teraz siejemy jedźmy ozimy tełto, a na tej połowie pola teoretycznie uważam, że może być trochę słabsza wiec żółtego piasku, zasiejemy żyto z kant. Żyta nie siałem bardzo długo, ale zobaczymy, czy to będzie rok suchy, czy mokry na tej bardzo słabej ziemi. Cały zestaw waży 2,5 tony. Chyba nam tak mniej więcej jest, spokojnie. Ale spokojnie nam starczy, słuchaj, co tu się. Tam mniej więcej, ja tam sobie zaznaczyłem do których śladów, to jeszcze pewnie zostaje. Tak, krokami się zmierzyłem tak na pół, nie? Ale pewnie nam jeszcze zostanie tego jęczmienia, nie? I mówię, opowiadam widzom, że nalałeś płynu. Ile ci weszło płynu w opony? W obiecie wjadą. 6 litrów płynu. Także dodatkowe dociążenie ci, tona i 600 kg, tak? Tonę 600, żeby ten 2,5 tony mógł sobie. Nie wsiadam z Michałem, słuchajcie, bo nie ma sadzenia. Niestety. Wyliczone, jeden worek na pół hektara, 1,3 miliona żywych nasion. Tu jest jakiś, o. Czyli jedno denkowskie skand. Skoro 1,3 miliona, to chyba drobnawe jest, nie? 40,15 waży jedna jednostka, więc to będzie 80 kg na hektar, 80,3. Będziemy musieli zrobić próbę. Kurde, dawniej żyta siało się dużo więcej. Gdzie te czasy, cholera. To co wcześniej udało się zasiać, no to jęczmień, wiadomo, już markiem, nie wiem, to tam były ujęcia chyba jakoś w miarę fajne i coś z tego wleci, zobaczymy. Co było wcześniej poorane, czyli jęczmienie, żyto i projekt plaża i pszenica, też częściowo. Na kukurydzy był dramat, słuchajcie, zupełny. Tak jak widać, leżą mrożyska. Ja się uporałem jakoś z poplonami. Trochę zeszły, ale na słabszych ziemiach z braku wody też ciężko to bardzo idzie. Sporadycznie osoby u mnie w okolicy posiały zboże. No słuchajcie, no nie idzie po prostu w pługa wbić, więc co tu dużo mówić. Jak mieliśmy suszę od wiosny, tak mamy ją cały czas. Jeden deszcz tam spadł w sierpniu,
na kanale Mass Seeds. W nowym kanale możecie zobaczyć. Tam relacja z profesjonalnym sprzętem nam się na pewno udała i jak wygląda u mnie Hulk, bo na niskim polu naprawdę było co pokazać te susze. Był zarąbisty jak co roku. Na suchszych wiadomo był gorszy. Więc kosiliśmy chyba 22 hektary dla krówek. Zawsze kosiliśmy 14, 16 góra. Więc tak to wygląda. Także tutaj kto wcześniej zaorał gdzieś tam, no to jeszcze w miarę ma. Tutaj sąsiad orzep, orzepak. Wróć, orzepaku tu jest. Po życie leżał orzysko do tej pory, piasek. No nie wiem czy mam wychodzić, nie chcę kogoś oczerniać też i... Ale jak to wygląda, no to jest... no żal. Po prostu żal. Słuchajcie... orzysko całe na wierzchu leży. Nawet na tym piasku, może to będzie widać, jak będę przejeżdżał tutaj obok pola, już nie będę wysiadał. No zobaczcie, to jest, na tym piasku jest redlone, nie orane. Wszystko leży na wierzchu. Stąd też podjąłem decyzję u siebie, że po kukurydzy zjeździłem gruberem i talerzówką po kukurydzy na ziarno. I podjęliśmy decyzję, że próbujemy siać bezorkowo. I tutaj dziękuję firmie Agromasz za udostępnienie Runo. Kto był na poletkach w zeszłym roku, bo w tym roku w tej suszy środowisko nie odbyło, to widział te Runo w akcji, było fajnie zasiane. I tutaj też dziękuję Michałowi i Sebastianowi za pomoc. Jak widzieliście na TikToku, siedzieliśmy no ciągnikiem większy jak mój, po prostu ten niecałe 130 koni, on by sobie nie poradził. Hej! Imię ojca i syna, wio! Lecimy, słuchajcie, z nowym vlogiem Bożym. O Boże, bo... Nie mam, niestety, słuchajcie, klipca zapomniałem, do kamery ręką będę trzymał. Tomek i Sebastian, pamiętacie go gdzieś tam z vlogów Bożych, wcześniejszych. I zestaw Runo z Agromaszu. Deszcz się zaczyna nam kropić. Nie możemy zaorać, więc radzimy sobie innymi maszynami, słuchajcie. Wczoraj siedzieliśmy tutaj już wcześniej, słuchajcie, z Michałem, ale było ciemno i mówię, bez sensu zabierać je z GoPro, żeby w ogóle cokolwiek pokazać. Musi sobie dopracować plan, czy będzie zawracał. Jeden zestaw jest mega długi, no i ciągnik 7830 to jest jednak też mega petarda. Duży traktor, więc no wiadomo, że nie jest to zestaw, słuchajcie, jak ktoś ma 15 hektary i ciągnik stary. Na lepszym w tym roku daje nam tutaj fajne rozwiązanie. I też z tej strony jakby dziękuję Sebastianowi, że przyjechał mi pomóc. A by się wykipował. Nieposionym, tak. Że... Ta, nieposionym. Taki rozum, że Sebastian... Taki rozum jak i matka. Że Sebastian przyjechał pomóc mi tutaj. Bo ja bym na pewno nie dał rady, chyba że ktoś by z was przyjechał mieć siuntką ciągnąć z przodu, to może by to dało radę. Tylko talerzówką było zjechane w tą suszę, gdzie naprawdę tej wody nie mamy w ogóle. To się wygląda na lekko mokrą, wilgotną, ale słuchajcie, to tak naprawdę to tylko deszcz, który dwa dni temu spadł 7 litrów, daje tą wilgoć po wierzchu, nie? Więc wskazane mamy jakby jak najbardziej sianie właśnie w ten sposób, nie? Innej opcji się nie da zrobić. Ale zobacz, zaczną mieli liczba. O, zaczną mieli! Nie posiadłem! I zobaczcie, ciągnik 230 koni na tą suszę. Szerokie opony, no i mimo wszystko... Tak, jednak zaczął mieli. Grzebać. Tak jest. Zaczął grzebać. Co mamy do... Tu mamy duże pole, wiele osób pamięta go z poletek. No w tym roku poletek niestety nie ma. Zobaczcie jak to wygląda.
No niestety poprzeczek będzie musiał być mega szeroki, no bo taki zestaw potrzebuje jednak do zawrócenia, tak? Czyli gdzieś raz, dwa, trzy, cztery, nawet pięć poprzek będzie musiał zasiać. No ale tutaj, jak widzicie, przejdziemy się po kawałku. Poprzeczek, wiadomo, był wcześniej wycięty przez sieczkarnię, więc tutaj wam nie chcę jakby głupa siebie kleić, że tutaj to było na ten, ale tu jest na ziarna cięta, więc wcale nie była taka mocno niska. Tu bardziej chodzi o wypełnienie kolb. Wiadomo, tego tych resztek pożliwnych, no jednak jest już na wierzchu, tak? No nie da się jakby całkowicie tego wyeliminować, tak? No nie da się. Wczoraj robiliśmy z Michałem doświadczenie, słuchajcie, i temat był tego rodzaju, że jak przejechał dwa razy jakby na kupę, że tak się wyrażę, tym sprzętem jego, znaczy sprzętem, ciągnikiem, a tym zestawem, no robota była kolosalna. On naprawdę, to pole wyglądało dużo, dużo, dużo lepiej. No ale słuchajcie, na jakie koszty, żeby teraz sobie dla fantazji raz jechać z pulchnisztą i drugi raz ciągnik miał lżej i pole było naprawdę dużo lepiej zrobione, żeby po dwa razy to jeździć, nie? No są tacy ludzie, bogaci, bardzo mi z tego tytułu jest miło, że ktoś tam ma pieniążki. No ale i czasu, i ten nie starcza wielu z was, żeby to sobie 10 razy jeździć. A my teraz sobie zatrzymamy, niech może się sobie zatrzyma, sprawdzimy, czy tam wszystko gra, czy wszystko leci, że tak się wyrażę. Rodzinka Boża? Nie, tutaj z tyłu zobaczymy tylko. Czy wszystkie kraczki, sprężyny? Nie, żadna nie spadła, nic mój. Bo ma fajne podnoszenie, bo jak gdzieś się zamotaliśmy, źle podnieśliśmy, no, lubiła spać sprężyna, ale wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wszystko leci. Pięknie jest. Panie, aby tak dalej. Przywitaj się pan z widzami. Siemanko. Nie, no wszystko dobrze idzie, słuchaj. Jest. Jest ok, jest. Czasami wiesz, czasami przy ekranie, bo tu jest cięta na ziarno, przy ekranie coś się zbierze, to tak to wszystko minie, więc wiesz. Jest petarda. A słyszałeś, co było z tą przerwą na papierosa? To wyjebali u dentysty. Dwie jedynki. Pyta się dentysta, gościa mówi, co przerwa na papierosa? On mówi, no. No i wyrwał mu jedynkę, nie? Dwie jedynki. Jedynkę, przerwa jedna. Rzesze poleciał Michał, on tam ma podkręconego do 170 koni. A otwieramy, słuchajcie, a później Sebastian 7830 Johnem 230 konnym ważącym 9600 i nawet ten 9600 potrafił się na glinie gdzieś tam kopać. No ale daliśmy radę, zasieliśmy, ta pszenica, pokażę wam może później, ona zaczyna wschodzić, jutro ma być jakiś deszczyk, niewiele, ale no na te wschody na glinach pewnie, słuchajcie, coś poradzi. I na przeży to też na totalnej glinie. Zaorać do tej pory to, no ludzie nie, nawet po burakach, ledwo te kombajny kopiąc buraki mogą się wbić, rozmawiając z chłopakami. Jest po prostu dramat. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, odkąd żyję. W moim rejonie przynajmniej, tak? Tutaj gruberem zjeździłem jakoś sobie. No jest nowa dzierżawa, muszę doprowadzić do porządku, stąd obornik, ziemia słaba i będziemy tu, słuchajcie, już to widać, jak ciągnik wygląda, całe w kurzu. Będziemy tutaj próbowali po raz pierwszy zasiać słonecznik w przyszłym roku, także mam tutaj dylemat, muszę jakoś ten pług wypłycić, żeby tego piasku totalnego nie wyrzucić i bardzo grubo tutaj nawożę obornikiem, żeby to jakoś słuchajcie, zmieszać z tą ziemią, przykryć te, że tak powiem, dorne jakie, które są, i ten obornik, żeby tam zmieszać nie za głęboko. Mam nadzieję, że jakieś zimą będą deszcze, że coś znowu pozwoli tutaj tej ziemi odciągać wody, bo no tak, to chyba te sianie, nie wiem, bezcelowe będzie. Takie informacje jeszcze dla was mam. Otrzymałem pismo z sądu.
i 9 listopada, trzymajcie kciuki, mam rozprawę o krowę. Każdy z was pewnie pamięta, o co chodziło z krową. Jest tyle czasu czekałem, dopiero dostałem termin na 9 listopada. Będziemy się bronić, bo nic nie jestem winny. Także to z takich wiadomości. Będę się starał jeszcze w tym filmie, żeby wam pokazać lucernę, którą siałem siewnikiem do trawy, tym, który widzieliście poprzednim gdzieś tam vlogu. Lucerna, poszedł jakiś tam deszczyk, więc lucerna, teraz masa, masna lucerna, panie, powschodziła. Myślę, że na wiosnę będą krówki miały zadowolone z paszy. O ile człowiek dotrwa, jak nie zamkną, tak? Na rozprawie człowieka to raz. A dwa, że wyczytałem gdzieś tam w mediach. Słuchajcie, zapowiada się znów kolejna podwyżka energii, bodajże do 70%. Więc może te zwierzaki będą na tyle nieopłacalne w przyszłym roku, że trzeba będzie to wszystko zamknąć. Podejrzewam, że nie tylko tak jak mi to grozi, tylko wielu z was, jeżeli to mleko zostanie na tym poziomie cenowym, którym jest, a koszty pójdą, no to po prostu zdanie jest jedno, bo ostatnio, słuchajcie, upadła mleczarnia OSM, do której kiedyś ustawiałem w Krośniewicach. Mleczarnia z 90, co najmniej 5-letnią tradycją. I ja mówię, że faszyści podczas II wojny nie wykończyli tej mleczarni. W komunie wręcz się rozrosła i nabierała jakby siły i dobrobytu. Początki były ciężkie ze Solidarności. No a teraz partia rządząca, zwłaszcza wiadomo jaka ostatnio, doprowadziła między innymi polityka taka państwa doprowadziła do upadku. Nie tylko tej, bo i w Czarnkowie, wielu innych spółdzielni. Więc to daje jakiś obraz tego, co się dzieje w rolnictwie. Rozmawiając, słuchajcie, pomijmy cenę kukurydzy, z przedstawicielami firm, dealerów, które handlują maszynami rolniczymi. Wczoraj był u mnie chłopak, mówi, że tak źle jeszcze nie było. No mówię, słuchaj, no z czego ci ludzie mają kupować te sprzęty? No ktoś ma prof, to jeszcze, ale poza tym, no nie wiem, ja tu na razie nie widzę jakiegoś światła w tunelu, które by pozwoliło myśleć o jakimś rozwoju, jakimkolwiek, wręcz o utrzymaniu się. Tutaj jakąś łączkę miał, czy coś. Spróbowałem, czy będzie to. Nigdy słonecznika, wychodzę z wątku, słuchajcie, ale nie. Nigdy słonecznika nie chciałem. Chyba jest jakiś okres, który, bo tylko gdzieś pewnie pesz będzie dołem, który pozwoli nam ten pesz, słuchajcie, zlikwidować w słoneczniku. Słonecznik jest mało wymagalny, ale mam wrażenie, że tu będę musiał z nawozem polecić, bo tutaj pole naprawdę było zaniedbane strasznie. No i też, jak to niektórzy mówią, lepiej usiąść, ręce pod dupę włożyć, niż piachy obrabiać. Ale no nie wszyscy mają dobrą ziemię, tak? A w jedną stronę rozrzutnik wystarcza, trzeba będzie to dokończyć. Obawiam się, że z tym oraniem tutaj, słuchajcie, będzie problem. Ponieważ na tym, to gdzie piasek, to piasek, ale są takie przekręciny, że ten kłuk może wychodzić. Ale jak nie spróbuję, to nie zobaczę. Będę chciał to zaorać. Dzisiaj coś mówią o deszczu, no może się uda dzisiaj jeszcze coś z tym powalczyć, zobaczymy. Więc mówię, wracając do poprzedniego wątku, słuchajcie, tam jest gdzieś, myślę, w okolicy mojej 20% obsiane tego, co powinno być, może ciut więcej, także przestrzegam, bo może być, słuchajcie, kłopot ze słomą na przyszły rok, bo jak będzie, wiadomo, że nie wszędzie jest ta susza, tak, ale w centralnym rejonie jest ta susza duża, będzie ożywych zbóż mało posianych, nie daj Boże, sucha wiosna, bo tej słomy będzie zero i będzie naprawdę duży kłopot, jeżeli te hodowle się utrzymają, chociaż jest ich coraz mniej, no ale ludzie jeszcze chowają bydło mięsne, więc jest dużo mniej pracy.
No, wyleciało. Słuchajcie, i trzeba będzie teraz pojeździć w poprzek albo w tą stronę, tu kończyć. I co? Będę musiał ściąć jeszcze trawę. Czwarty pokos. Zaraz ktoś powie, mówi ze susza, a zetniesz. No tam gdzieś lucerna, gdzie wystaje, muszę to pościnać. Nie wiem, ile będzie tam z tych hektarów tam do cięcia, może z 15. To może będzie z 5 belek, z 6, no ale trzeba to zebrać. Zobaczę, gdzie nie będę musiał ciąć, to nie będę ciął tej jednej belki, dwóch czy trzech, bo tam schodzi ta trawa, którą podsiewaliśmy. Ostatnio obserwowałem, że wschodzi. Już tam deszcz wtedy poleciał mały po tym zasiewie, ale jeszcze ta wilgoć była po tym sierpniowym deszczu, 31 litrów teraz spadł, więc ta trawa powoli daje radę i wschodzi. Nie chciałbym jej zniszczyć nie tyle kosiarką, co może z grabiarką, aby wyżej unieść. No ale wyżej to drobne znowu zostanie na polu i tak źle i tak też niedobrze. Co więcej? Oborniki, no tak. Trzeba będzie jeszcze podależować po kukurydzy. Na ziarno wstrzymuje się z tą pracą jak najpóźniej. No ze względu właśnie na te susze, żeby to ładnie pociachało i wcisnęło w glebę do zaorania. Na razie wygląda to bardzo słabo. Prognozy, słuchajcie, są takie, że co? Że do końca października, oprócz jutrzejszego dnia, 6 litrów, które nadają, zero deszczu, więc ja sobie tego nie wyobrażam, chyba prędzej śnieg spadnie jak deszcz, no ale one ode mnie zależy. Dobrze, że udało się jakoś to zasiać. I teraz czekać pozostaje nam na to, żeby to w jakiś sposób, kurde, na tym dołku dziur, te porwały się skarpy. Później żałowałem, że tego na dole nie opryskałem, tutaj właśnie tego kawałeczka. Ale to musiałbym też czekać, tą dzierżawę dostałem właśnie późno. A jak już opryskałem, słuchajcie, jęczmień zimowy, to co mogłem opryskać zresztą. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Piątek 13 roku pańskiego wiadomego. Mamy takie okno pogodowe. Będę chciał dzisiaj skończyć oprysk na chwasty, na miotłę między innymi i na mszyce w jęczmieniu ozimym w Tełto. Jak widzicie, Koteusz mnie tam pilnuje, sobie siedzi. Koteuszu, on chyba wali kupę, tak mi się wydaje, w ten piasek, bo udaje, że nie słyszy. Halo? Takie podejrzenia następują. Chyba klocka struga. Dobra, słuchajcie, pryskałem dużo wcześniej, ale ze względu na wiatr robiłem to o takiej, można powiedzieć, prawie szarówce. Jak ten wiatr ustanął i się skończył i tak dalej, więc no ta kamera naprawdę nic by nie oddała, nie pokazała. Mamy tutaj na razie bezwiecznie i mam nadzieję to właśnie skończyć dzisiaj. Wiele osób zadawało pytanie, czym pryskam. Naklejka spadła, ale z tej strony widzimy. Pryskamy preparatem Pontos w ilości 0,5 litra na hektar. Do tego dajemy sobie tutaj chlorotuluron. Przy zabiegach na pszenicę musicie zwracać uwagę na to, od razu wam mówię, bo na przykład mokka nie miała tolerancji, niektóre odmiany, mało ich tam jest, ale niektóre odmiany nie mają tolerancji na chlorotuluron, więc przed pryskaniem sprawdźcie sobie, bo wtedy należy dodać coś innego tutaj do naszego Pontosa, żeby wiosną nie robić drugiego, słuchajcie, zabiegu na dwuliścienne chwasty zwłaszcza. Dajemy, tu jest akurat lentipur, chlorotuluron dajemy o litr na hektar i dodajemy sobie jeszcze tak zapobiegawczo, interwencyjnie i na zumę na czyli tam jest acetapiryt i coś tam jeszcze na mszyce, żeby też tą sprawę sobie załatwić z głowy i żeby nie przyszło tej mszycy do głowy przynosić tam chyba czerń krzyżowych, czy nie wiem jak to się nazywa, już nie pamiętam teraz, nie mam czasu się w to zagłębiać w każdej mojej choroby. Słuchajcie, jestem już na polu.
mojego projektu plaża. Chwasty, jak widzicie, sobie już tam mnóstwo chwastów wyszło. To jest żytoskand. Tak to wygląda, 80 kg na hektar siane. I tutaj od tej strony mamy żyto, będziecie widzieć na filmie przy siewie. Tam mamy jęczmień i ten jęczmień wygląda na tą chwilę fajniej i lepiej. Co do chwastów, no nowa dzierżawa, nie spodziewałem się, dlatego nazwałem projekt plaża, bo to sam piasek. A wygląda całkiem to fajnie i całkiem nieźle. Słuchajcie, opryskane też właśnie tym zestawem, pontosem. Zobaczymy, co ten, słuchajcie, werwaktor nam da. Bo myłem siewkę na wierzchu, na ziemi, fakt, że leżał. To jeszcze się grube granule, jeszcze się nie rozłożył. Że od drzew, pod drzewami nie wzeszedł z suchości. Też słaba ziemia, piasek. Ale słuchajcie co, no jest zielony i spokojnie coś tam sobie według mnie urośnie. No z pół hektara tu będzie taki kawałeczek. Mam i takie, najmniejsze mam. Największa działka jest 18 hektarów, najmniejsza jest 23 ary. Czyli jest jeszcze mniejsza od tej. Zielony. Pierwszy rok to jest dzierżawa. Jest tak samo i tamten. Zobaczcie, nawóz. Jak widać, ten na wierzchu leży jeszcze nieporozkładany. Weźmiemy go w rękę może. Jakoś to się kruszy, ale słabo. Miejmy nadzieję, że to rozłoży, jakieś deszcze przyjdą i bo naprawdę tutaj nie było dawane obornika i coś nam tutaj to wszystko da. Dobra, słuchajcie, bo się wetarek coraz większy zrywa. Ja rozkładam powoli sobie opryskiwać. I najgorsze ze spaliciem jest taka opcja i podejrzewam, że to będzie realne. Tak, będę musiał, przejeżdżając za te długie pole obok, będę musiał złożyć opryskiwacz, bo chyba, że nad tymi krzokami jakoś wysoko podniosę, bo nie przejadę pewnie. Pontosem, chlorotoluronem, właśnie jak tam możecie wcześniej zobaczyć, i jęczmień na zumowna, na robactwo, na mszyce. No to obczyściłem opryskiwacz, prowadziłem do garażu, bo jakieś mrozki nadawali, mówię, będzie już spokój. Z ciekawszych rzeczy, co jeszcze? Może się, myślę, że uda się wydać film poniedziałek, wtorek. Mamy dzisiaj czwartek. Może nawet prędzej? Zobaczymy. Może ktoś z was, kurde, leciał w tamtą stronę, teraz wraca. Widać go? Śmigłowiec. Może wojna idzie. Czasy zakręcił i wracam. Jechałem z Subarikiem w tę stronę, to leciał. W tamtą mańkę. I co? I jeżeli się uda, słuchajcie, mamy w Warszawie taką konferencję, może ktoś z was będzie. Raczej dla konferencji dla ludzi z Mazowieckiego to jest.
chodzi o promowanie gospodarstw szeroko pojętych w social mediach. I to będzie przez dwa dni, 26-27 bodajże, chyba tak, w hotelu Nowotel koło lotniska. Także jeżeli ktoś was wcześniej obejrzy, ale do bezerkówki też potrzebny jest deszcz na ciężkich glebach, żeby te nasiona nam skiełkowały. Także my w tym roku zasieliśmy bezerkowo Liboriusa Przężyto i Liberię Pszenicy od Wronkowskiego. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczyna wychodzić, tak jak mówię, ale jeżeli znajdę czas i zanim film wyjdzie, to wam postaram się pokazać. Może po deszczyku będzie to ładnie widać, jak ona nawet tam zaczyna sobie już dobrze radzić. Bez wody, wiadomo, nie ma nic. Ale to, żeby tak długo, zawsze na złości robiło tak, że ta wegetacja roślin się skończyła, zaczęło się cięcie kukurydzy, to po złości padało, wkurzało ucho. A na razie jest zimno, było prawie przymrozki i kilka, słuchajcie, przez kilka ostatnich poranków trzeba było skrobać szyby w ciągnikach. Teoretycznie powinno padać, ale to już tak się wszystko zmienia, że brak słów. Co do wyborów, ja raczej, wiecie, że w politykę tutaj nie chcę się na kanale mieszać, ale gratuluję wszystkim, którzy poszli do wyborów, poszli zagłosować, bo to jest bardzo ważne. Nic nie może wiecznie trwać, jak jest w piosence i słuchajcie, być może ktoś powinien w końcu coś zrobić i coś zmienić, bo no tak dalej być nie może, po prostu nie jesteśmy niewolnikami, żeby pracować za darmo i włóczyć się po sądach w jakieś duperele, gdzie słyszałem, nie słyszałem, czytałem w Topagrze, nie pamiętam, który to był numer, ale dwa miesiące chyba wstecz, czyli to będzie lipcowy czy coś, albo sierpniowy, nie wiem, ale znajdę to wam, bo do sądu z tą gazetą też się przyszykuje, że pan poseł Zawisza został uniewinniony przez sąd za jazdę bez uprawnień, czy miał zatrzymane chyba za alkohol i potrącenie kobiety, nie wiem, czy na basach to było, czy już po zatrzymaniu uprawnień, bo nie wiedział, co robi, został uniewinniony, więc gratuluję, no. Ja jestem wielkim przestępcą, bo 12 godzin krowę za wcześnie umożliwiłem transport krowy. Straszne przestępstwo. Masakra. To może niektórym da to coś do myślenia. Cyrki z paliwem, na które się już nie będę wypowiadał. Jakoś udało mi się kupić wcześniej po prostu, 10 dni przed tą całą awanturą. Nawet kierowca powiedział, zobaczysz, będą jaja, bo jadą z rezerw. No i jaja się zrobiły, także masowe awarie dystrybutorów. Słuchajcie, może coś jeszcze dogram, jakby na wolną chwilę tej lucerki wam pokażę, jak ona wygląda. No wzeszło ładnie, bo ten deszcz tylko trafił. Teraz przejedziemy koło trawy, wam pokażę, gdzie jest lucerna i kto ma możliwość siania lucerny, jak to ładnie też wygląda jeszcze. Wiadomo, że szału tu nie zbierze, no ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. No, sobie otworzymy drzwi, zobaczcie. Tak to wygląda. O, butelki mi narzucali, proszę. No zawsze trzeba to skosić, żeby na zimę to przygotować. Żeby ta lucerna zdążyła, słuchajcie, trochę odbić. No bo za mała to lucerka, jakby są mróz, też nie może być, nie? Także tak to wygląda. U tamtego sąsiada kukurydza, u tego sąsiada kukurydza, no też widać, jak to wygląda. Ogółem plony kukurydzy w moich rejonach są u wszystkich prawie między 5, 6, 7 ton. W skrajnych przypadkach jest to 2,5-3 tony z hektara. Bo i takie są. Więc co? Do zobaczenia na krótkim jeszcze fragmencie. Może biorę się dzisiaj za to ten obornik do końca, może za oranie, a
A my widzimy się na Lucernie. Lucerni. Pokażę wam, jak ta lucerna wygląda. Początek września, siana właśnie siernikiem sobie do trawy w zaoraną ziemię. Dobra, widzimy się później. Trzymajcie się.